Serdecznie zachęcam do lektury najnowszego numeru Tygodnika do Rzeczy, a w nim temat okładkowy chcą obalić reżim, czyli jak opozycja przekracza kolejne granice w walce z rządem. I oczywiście jest to tekst w kontekście apelu o nieposłuszeństwo obywatelskie i w kontekście marszu organizowanego przez liderów opozycji 13 grudnia. I o tym wydarzeniu i o tym, dlaczego tego typu apele są niebezpieczne, pisze Piotr Semka. O tym, jak opozycja próbuje wykreować sobie liderów, męczenników w walce z rządem, pisze z kolei Wojciech Wybranowski. To też jest element naszego tematu tygodnia. Z innych tekstów politycznych Rafał Ziemkiewicz opisuje zjawisko tupolewizmu, które pojawiło się już ostatnio, to sformułowanie w innych mediach, czyli o tym, jak nasze państwo polskie nie potrafi zapewnić bezpieczeństwa najważniejszym politykom i urzędnikom państwowym. Polecam Państwu też serdecznie wywiad z ministrem spraw zagranicznych Witoldem Waszczykowskim, w którym stawia on warunki, czy też pewne ultimatum Donaldowi Tuskowi, jeśli chce on liczyć na poparcie polskiego rządu w ubieganiu się o drugą kadencję na stanowisku szefa Rady Europejskiej. Z tematów zagranicznych tekst Teresy Stylińskiej na temat aspiracji Turcji do członkostwa w Unii Europejskiej, a także bardzo ciekawy tekst Piotra Włoczyka o tym, co się dzieje w Norwegii, o tym, jak działacze ruchów pro-life walczą z prawem zezwalającym na aborcję dziecka w przypadku ciąż mnogich. Serdecznie zachęcam do lektury najnowszego numeru Tygodnika do Rzeczy.